Hej, 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 ja was witam bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie, tutaj Stilgar, cześć, a dzisiaj zapraszam was do następnego już odcinka z racji żywnościowych. A w dzisiejszym odcinku Imre, czy też IMRE, czyli czeska, jak to jest ładnie napisane, osobni potrawinowa dawka, czyli Individual Meal Ready to Eat, czyli po prostu czeska racja żywnościowa w takim oto opakowaniu. Czesi mają dosyć sporo różnorodnych tak naprawdę racji. Są również czeskie racje w takim kolorze ciemnozielonym i to jest racja, którą robi Arpol, czyli ta sama firma, która robi również polskie racje. A ja nie chciałem tamtej racji, bo to jest praktycznie to samo co polskie, nie licząc może nazw i jakichś innych niektórych potraw, a to jest taka oficjalna czeska racja żywnościowa. Mamy tutaj wieprzowinę oraz, moi drodzy, drobiowe. Tak więc i to mamy. Krówki, czyli hofezji nie mam. Przy okazji chciałbym podziękować serdecznie widzowi, dzięki któremu tą czeską rację mi się udało zdobyć. Tak więc serdecznie mu dziękuję. Przez niego udało mi się tą czeską rację zdobyć, bo z czeskimi racjami jest tak, że nawet jeśli napiszecie do czeskich sklepów, że chcecie przesyłkę do Polski, nawet jeśli im napiszecie, że zapłacicie dwa razy więcej niż oni chcą i za rzecz, i za przesyłkę, to oni i tak wam powiedzą, że wam tego nie przyślą. Nie pytajcie mnie dlaczego, albo to ja mam pecha z tymi Czechami. Ale jak ktoś mieszka w Czechach, to taką rację można zdobyć naprawdę tanio i dzisiaj sobie taką rację przetestujemy. Tak więc serdecznie dzięki za pomoc i od razu jeszcze powiem, że osoba, która mi to załatwiała, przez którą to załatwiałem, poprosiła mnie, żebym czytał czeskie nazwy potraw, tak żeby było śmiesznie. Gdybym coś przejęzyczył, gdybym coś źle mówił, z góry przepraszam, ale mam nadzieję, że będzie to taki śmieszny akcent w tej racji. No i oczywiście zobaczymy sobie, co jest w środku, więc nie przedłużając już zapraszam do oglądania. Tak więc myślę, że nadszedł czas, aby otworzyć i naszą czeską rację z mięsem weprowym oraz kureci. Lubię czeski, zawsze jest śmieszny. Tak więc myślę, że trzeba to wszystko otworzyć, zobaczyć co jest w środku. Jest to racja przeznaczona na 8 godzin, jak sami tutaj widzicie. 8 hodin. Mam również rację 24-godzinną, którą zobaczycie wkrótce, mam nadzieję, więc też będę ją nagrywał. Udało mi się zdobyć również czerwoną, dużą 24-godzinną. Tak więc to jest racja na tak zwaną jedną zmianę. Bardzo fajnie zapakowane. Ładnie pachnie, to jest dziwne, bo racje zawsze śmierdzą. Mają to do siebie, że poważnie śmierdzą. Opakowanie foliowe, a następnie w środku mamy tackę. Jest to naprawdę lekkie. Mimo wszystko jest to racja lekka. I w środku mamy nasze jedzenie, które również jest jeszcze tutaj przymocowane czymś, więc nie ma bata, żeby nam się jakkolwiek to gdzieś wysypało. No ale my i tak musimy to otworzyć, musimy przetestować, co jest w środku, więc przetestujmy dokładnie. Tak, zaczynamy od największych rzeczy. Bardzo fajna opcja, ponieważ u góry mamy po czesku, a na dole mamy również tłumaczenie na angielski, więc u góry mamy, tak jak zostałem tutaj poproszony przez osobę, dzięki której to zdobywałem, czytamy po czesku, więc mamy krechkę, platki kukurisze z wlaknino. Czyli mamy tutaj kukurydziany chlebek taki kruchy z jakimiś nasionami, z włóknami, no czymkolwiek, zobaczymy. Sztuk 2, o kurde i to tylko tyle, serio, ale dziwne. No na razie jest tego mało. Następnie mamy multivit napój ukośnik drink, no proszę, czyli mamy napój multivitaminowy. Następnie mamy odezwiający ubrousek, ubrusek. Ja kocham czeski, czyli refreshing towel, czyli po prostu chusteczkę nawilżaną, która niestety jest już otwarta. Chyba, że to tak miało być. No nie wiem, ale jest to opakowanie otwarte, więc trochę szkoda, ale pachnie bardzo ładnie. Mamy na razie te cztery rzeczy. Następnie mamy tutaj, co jest choska czekolada, czyli gorzka czekolada. W formie takiego małego batonika tutaj czuć, że mamy tutaj parę tego. Następnie mamy coś takiego, czyli kawa coffee, zwykła kawa, 2 gramy, nic więcej. I następnie mamy dwie dosyć spore puszki, które się troszeczkę tutaj zgniotły mimo wszystko. I mamy w nim weprowasynka oraz króci maso we własnym stasie, czyli tutaj mamy drobiowe mięso we własnym sosie, a tutaj mamy weprową synkę, czyli wieprzową szynkę, tak po prostu. No myślę, że dosyć ciekawe, chociaż jak sam widzicie na razie jest tego naprawdę mało. Biała łyżka, żeby to móc zjeść. Następnie mamy dwie takie tabletki. Zitronę, czyli cytryna. O wow, czy to jest tabletka cytrynowa? Ale bardzo fajna opcja, powiem wam szczerze. Jeśli to jest tabletka cytrynowa, którą możemy sobie dodać chociażby do herbaty, jest to naprawdę mała rzecz, a naprawdę cieszy. Wiadomo, że herbatka z cytryną przynajmniej dla mnie jest o wiele lepsza. Następnie mamy gumę do żucia. I ostatnie trzy rzeczy. No, ciekawe. Cukier ponownie i sól. I to by było tyle. Jest to 8-godzinna racja, która jak sami widzicie zbyt dużo rzeczy nie ma. Mamy trochę chleba do jedzenia, czy też takiego chlebopodobnego wyrobu. Mamy jakieś picie, mamy cytrynę, to jest dosyć ciekawe. Tylko nie wiem do czego to citronę dać, a może to są po prostu Traubenzucker. Aha, to są cukierki, to jest po niemiecku w ogóle, ale ciekawe.
Nur in Apotheken. To są chyba cukierki po prostu takie cytrynowe do zjedzenia. Ciekawa opcja. Dwie małe konserwy, żeby je sobie zjeść, szynkę do tego i tyle. Nic tak naprawdę specjalnego. Myślę, że czas to wszystko przygotować i zobaczyć, jak będzie smakować. Zapraszam do oglądania. Tak właśnie wyglądają główne składniki naszej racji. Jest to dosłownie praktycznie wszystko, co było w środku. Nie wygląda to najlepiej, ale wiadomo, to jest racja żywnościowa, ma to dać energii i to głównie tutaj sprawdzamy, a ja przy okazji sprawdzam oczywiście smak oraz ciekawostki, jakie tutaj w ogóle rzeczy występują. Więc mamy tutaj konserwę, coś suchego, coś słodkiego, cukierek i picie. I tyle. Tak więc myślę, że czas to wszystko przetestować. Tak więc mamy tutaj wszystko już gotowe. Myślę, że zaczniemy sobie od kurczaka w sosie własnym. To są dania, które przynajmniej kurczaka możemy sobie podgrzać, ale nie wiadomo. Ta druga to jest zwykły pasztet wieprzowy, który wygląda śmiesznie. Spora ilość tłuszczu, spora ilość tego wszystkiego. Wiadomo, kalorie i tak dalej, żeby się zapchać, ale nie przedłużając, zacznijmy. Mamy tutaj nasze jasne pieczywo kukurydziane. Pachnie bardzo fajnie, bardzo ładnie wygląda. Spróbujmy naszego kurczaka zjeść. No kurde, prawie żebym tu zepsuł wszystko. Się nam mocno roztopił i jego sos własny również widać. Nie przedłużając, smacznego. No powiem wam, że szału nie ma. Gdybym miał do czegoś to porównać, to do takiej bardzo taniej, drobiowej konserwy, w której jest bardzo dużo pieprzu, bo czuć tutaj ten pieprz, to jest na plus akurat, przyprawione rzeczy w racjach to zawsze, nie powiem, że rarytas, ale jak są, to jest bardzo miło. Więc taka tańsza konserwa z drobiowym mięsem, dużą ilością tłuszczu. Da się zjeść, czemu by nie? Energii nam to też trochę doda, na pewno. Tak więc popijmy to, a zaczniemy wyjątkowo od kawy. Kawa typowa, rozpuszczalna. Bardzo mocna, istna siekiera, o wiele więcej wody trzeba dodać i strasznie gorzka. Mamy cukier, więc go zużyjmy. Trochę cukru, 5 gramów nam nigdy nie zaszkodzi. A miejmy nadzieję, że będzie lepsze. Trochę lepsze, ale nadal to nic specjalnego. Zwykła, możliwie najtańsza kawa rozpuszczalna, którą możecie kupić w każdym sklepie z kawami rozpuszczalnymi. Następna rzecz, coś słodkiego, czyli nasza goska czekolada. W takiej małej formie batonika. Weźmiemy sobie jeden. Wyjątkowo dobra. Często gorzkie czekolady w racjach to są istne podróby podrób. Znaczy, nie ma czegoś takiego chyba jak podróba czekolady. Ale ogólnie mówiąc, z gorzką czekoladą to miało mało co wspólnego. A tutaj jest taka przyjemna, dosyć gorzka czekolada, którą da się miło zjeść. Myślę, że wszyscy lubią czekoladę. Jest ktoś w ogóle, kto nie lubi czekolady? Napiszcie na czacie, jeśli nie lubicie czekolady. Zjedliśmy coś słodkiego, myślę, że czas to wszystko przepić. Mamy tutaj napój multivitaminowy. I powiedzmy sobie szczerze tak. Jeśli pomyślimy o pierwszym lepszym napoju multivitaminowym, cokolwiek, to jaka będzie pierwsza rzecz, która nam przyjdzie do głowy? Nie chodzi mi o firmę, tylko chodzi mi o smak tego napoju. Myślę, że większość z was powiedziała, że będzie to napój mimo wszystko, ale owocowy. Multivitamina, owoce, nie wiem, cytryna, pomarańcza, różne takie owocowe dania, znaczy owocowe typowo napoje. W tym przypadku nie mam bladego pojęcia, co to jest. Nie wiem, czy to jest czasem niezepsute, ale to jest tak absurdalnie okropnie pachnie i to jest tak absurdalnie gorzkie i ma dziwny kolor, że jakbyście robili kiedyś w życiu izotoniczny napój, który się robi, wiecie, woda, sól, miód i takie inne rzeczy, to do tego napoju dodajcie trochę cytryny i nagle dowalcie z pół kilograma soli. To jest takie gorzko-solne, że nie wiem, ale spróbujmy, może będzie lepiej smakować niż pachnieć. Paradoksalnie tak. Smakuje o wiele lepiej niż pachnie. Więc jeśli to pijcie, to zatkajcie nos. Pamiętam mój cytat, który się trochę rozniósł po internecie, że dawno temu powiedziałem, że jeśli coś śmierdzi, to weźcie to do ust. Myślę, że ten cytat tutaj również bardzo dobrze by działał. Ale nie da się takiego smaku wyczuć. Mimo wszystko zostaje taki dosyć kwaśnawy posmak. Ale co to jest, nie mam bladego pojęcia. Ale jest przyjemne, jeśli się pije. Jeśli się wącha, to nie. Następna rzecz, czyli nasza szynka wieprzowa. Tym razem możemy to jeść łyżką, jeśli ktoś potrafi. Ja osobiście jestem osobą, która wszystkie pasztety i konserwy lubi sobie dać na jakieś pieczywo, więc sobie po prostu to dajmy na jakieś pieczywo. Ponownie, spora ilość tłuszczu. No, do rozesmarowywania to raczej to nie jest. To jest taka bardziej szynka konserwowa, typowo konserwowa, ale smarować tym się w ogóle nie da. No trudno, zjemy tak jak jest. Pachnie dosyć przyjemnie, pachnie przyprawami. Widać, że jest to przyprawione, ale nie przedłużając, trzeba to spróbować. Jak na konserwę, to jest naprawdę przyjemne. Fajne, dobrze przyprawione mięso. Nie jest to taka istna papka, która się rozlatuje wszędzie. Czuć, że jest to mimo wszystko jakimś cudem mięso. Więc jest to przyjemne, smaczne i dobrze przyprawione. Jak na konserwę, to jak najbardziej łapka w górę dla mnie. Znaczy łapka w górę po prostu. Dlatego. No, jest okej.
Na sam koniec chusteczka nawilżana, która nam strasznie wyschła. Widać, że ta chusteczka niestety była otwarta, więc coś się po prostu popsuło w opakowaniu. Strasznie wyschnięta, sami słyszycie. Ale dalej strasznie bardzo fajnie pachnie takim cytrusowym zapachem. Strasznie lubię zapach chusteczek nawilżanych. Nie wiem, czy to jest jakieś uzależnienie, czy coś. Mam nadzieję, że jakimś narkomanem nie jestem jeszcze chusteczek. Ale pachnie bardzo przyjemnie, chociaż chciałbym się wytrzeć, to niestety nie mogę, bo to jest za suche. Została nam tylko i wyłącznie jeszcze jedna rzecz. Czyli to. Cytrynowy cukierek, który w czeskiej racji jest opisany po niemiecku, ale myślę, że nie zostało nam nic innego, jak to spróbować. Bardzo fajny. Bardzo miły akcent na zakończenie. Miły cytrynowy, taki leciutko słodkawy. Na sam koniec zostawię taki miły posmak. Bardzo fajny cukierek, bardzo szybko rozpływa się w ustach, już go praktycznie nie mam. Więc cukierek jak najbardziej na plus. Popijmy jeszcze naszym dziwnym piciem. No i to by było na tyle. Powiem tak, nic szczególnego. Konserwa jak konserwa, konserwa jak konserwa. Mimo wszystko, że są to te konserwy z jakby wyższej półki, to nadal to są tylko i wyłącznie konserwy. Dobrze przyprawione, smaczne i można je śmiało jeść, jeśli ktoś lubi konserwy. Bo znajdą się takie osoby, które oczywiście za takim czymś nawet nie popatrzą, bo wygląda to na pewno niemiło. Ale jako taką mogę śmiało polecić. Jeśli chodzi o smakową rację, to jest naprawdę nisko. Ta czeska racja nie ma nic szczególnego, czym mogłoby się tak naprawdę popisać. Jest to racja typowo weź, zjedz i jesteś happy, prawda? Konserwa, trochę pieczywa, coś słodkiego. Picie i picie i tyle. Brakuje mi tutaj herbaty. Powiem szczerze, że taki fajny aromat gorzkiej herbaty by tutaj jeszcze gdzieś powinien być. Mamy tutaj słodki bardzo cukierek, znaczy nie słodki, tylko bardzo kwaśny cukierek, czekoladę dosyć gorzką, bardzo mocną kawę, taki posmak jeszcze mięsa. Fajnie by było, żeby tutaj jeszcze oprócz tego kwaskowego napoju był jeszcze taki jakiś posmak ciemnej, czarnej herbaty. Przynajmniej moim zdaniem by tutaj jak najbardziej to pasowało. Moi drodzy, ja mam nadzieję, że ta racja Wam się podobała. Czy ją polecę, czy nie polecę? Szczerze mówiąc, nie polecę. 8-godzinna racja, żeby ją zdobyć, to trzeba się nieźle nabiegać albo mieć jakieś znajomości w Czechach, albo po prostu do Czech pojechać. A nie jest to nic szczególnego, czego nie potrafilibyście zdobyć chociażby w naszych sklepach. Więc jeśli ktoś jest ciekawy takiej racji, to może sobie kupić, ale ogólnie mówiąc, na wypady albo coś, to nie polecam. Jest polska racja, która jest lepsza, która ma podobne tak naprawdę rzeczy, może konserwy trochę gorsze mimo wszystko, ale można te rzeczy również u nas kupić w bardzo taniej cenie. A ta czeska, tak jak mówiłem, jest trudno dostępna i nie ma tutaj nic, co mogłoby się jakoś tak naprawdę wyróżnić. Jest to racja taka po prostu średnia. Ja mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Przypominam, że cały sprzęt, którym nagrywam, oświetlam, gadam i wszędzie macie tradycyjnie w opisie ten nóż też, bo nóż zawsze pytacie, tak? Scyzoryk, moi drodzy, Victorinoxa z Bundeswehry, czyli z niemieckiego wojska. Bardzo polecam. Mam go od kilku lat i nic się nim nie dzieje. Działa jeszcze lepiej niż dawno temu. I moi drodzy, ja mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeśli nie, zostawcie łapkę w dół. Subskrybujcie kanał, by być na bieżąco. Zapraszam na Facebooka, na mojego fanpage'a, bo tam często robię zdjęcia, gdzie jestem, co robię, jakie odcinki będą wkrótce. Takie fajne, niespodziankowe. I na Instagrama oraz na Snapchata, gdzie zawsze można mi snapy wysyłać, bo wszystkie odczytuję, tak więc serdecznie. Macie gdzieś tutaj, zawsze latają moje media, social media. Ja mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Ja Wam życzę miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć. Pa, 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 pa.